and it's about a festival organization pattern software system. Witamy na polskim tłumaczeniu wykładu p2panda na żywo z 36. Chaos Communication Congress w Lipsku. Wszystkie wykłady są tłumaczone na żywo pomiędzy językiem angielskim i niemieckim oraz na jeden dodatkowy język. Więcej informacji oraz instrukcję, jak uzyskać dostęp do tłumaczeń, znajdziecie na c3lingo.org. Będziemy wdzięczni za informację zwrotną. Prosimy o użycie hasztaga C3T. Dzisiaj tłumaczą Paweł i Ila. Festivals, gatherings, art installation stuff, what you can think about it, and they will present also some fictional ideas of festivals of the future, and what I really, really like, they will talk and tell us everything about pandas. Please give a warm round of applause to Sophie, Andreas and Vincent. Have fun. Yeah, hello. The panda, the ingenious being that wins your heart. Panda, wspaniałe stworzenie, które zdobywa twoje serce po prostu pojawiając się wokół. Jest wspaniała, jest słodka, jest puchata. To talk about pandas means to talk about cuteness. Mówienie o pandach oznacza mówienie o byciu słodkim, o słodkości. Są spokojne i zbliżają do siebie ludzi. Pandy mają przygody. Pandy są cyber. P2panda jest protokołem do organizacji festiwali w zdecentralizowany sposób. Chcemy o nim opowiedzieć chwilkę dzisiaj. Wykład będzie podzielony na trzy części. Chcemy opowiedzieć o p2panda, o jej historii. Potem będziemy mówić o technicznej implementacji. A na sam koniec opowiemy o tym, jakie festiwale w przyszłości można organizować przy użyciu p2panda. Chciałbym z góry zaznaczyć, że p2panda jest dziełem wielu osób, nie tylko tych, które dzisiaj prezentują. Zacznijmy od historii. Z lewej strony widzicie Laurę i z prawej strony widzicie pandę. Laura należy do kolektywu Blat 3000. Który zaczął się od eksperymentalnej muzyki w Berlinie, improwizowanej muzyki. Zostało opublikowane 9 magazynów i zorganizowane 3 festiwale i kilka wykładów. Tutaj widzimy Laurę, Maltę, Sama i Andreasa. Magazyn został stworzony wokół dwóch pytań. Pierwszym było, co się stanie, jeżeli w ogóle nie będziemy w żaden sposób selekcjonować treści. Będziemy publikować wszystko, co zostanie nadesłane. Drugie pytanie było związane z tym, że zachęcaliśmy ludzi do zadawania pytań i nie skupiania się za bardzo na odpowiedziach. Zachęcaliśmy ludzi, żeby powiedzieli cokolwiek improwizowanego, spontanicznego, nie zastanawiając się, czy to brzmi głupio. Także nie trzymając się z góry ustalonych pozycji, ale próbując czegoś nowego, wychodząc ze strefy komfortu. Ten format stał się platformą do wymiany wielu idei. W jaki sposób chcemy robić muzykę razem, w jaki sposób chcemy się organizować, w jaki sposób możemy dobrze istnieć razem, być razem. Wszystkie pytania, które są bardzo ważne przy tworzeniu muzyki. Wszyscy mamy background w muzyce. Byliśmy na wielu festiwalach i chcieliśmy je tworzyć. Od samego początku zaczęliśmy sobie zdawać sprawę,
jesteśmy wszyscy z Niemiec, że jesteśmy bardzo do siebie podobni. Chodziliśmy na te wszystkie same festiwale, mieliśmy podobne opinie, że współczesne festiwale są do niczego, popularna muzyka jest do niczego, że selekcja treści jest bardzo restrykcyjna i że to wszystko jest do niczego. Więc przestaliśmy chodzić na te koncerty, przestaliśmy doświadczać tej wybranej, wyselekcjonowanej sztuki. I że ludzie są w porządku, muzyka jest w porządku, ale to środowisko nie jest. I zaczęliśmy zastanawiać, co jest tą sztuką, jakie są kryteria, w jaki sposób jest finansowana i dlaczego jest tak wybierana. Było dużo treści w tym, było to także w pewnym momencie dość nudne, ale chcieliśmy eksperymentować dalej. Od tamtego czasu zaczęliśmy planować festiwal. Pierwszy to był Verantwortung 3000 na małej farmie, albo raczej nie tak małej. Miał zaledwie 50 uczestników. Pomysł był bardzo prosty. Przedstawiliśmy miejsca, można było wybrać spośród nich, w okolicy było też jezioro. Wszyscy mogli przywieźć swoje zasoby, mogli się nimi dzielić. Festiwal trwał 6 dni i był bardzo ciekawym doświadczeniem, który potem wpłynął na to, co pisaliśmy i jak pisaliśmy. I chcieliśmy się z tego nauczyć więcej. Podniosło to bardzo wiele pytań. Hakerzy w tym pokoju będą, w tej sali będą pewnie przyzwyczajeni do tego, że organizacja jest bardzo chaotyczna. Ale dla wielu osób było to wstrząsające i zmieniło ideę tego, czym może być sztuka. To zainspirowało nas, żeby pracować nad kolejnym festiwalem. Tym razem nazwaliśmy go Hoffnung 3000. Zaprosiliśmy też inne kolektywy do uczestnictwa z nami. Zadawaliśmy tym ludziom pochodzącym z różnych kolektywów pytania i zbudowaliśmy kolejną platformę od początku. Festiwal miał miejsce w Berlinie w 2017. To była nasza główna siedziba. I w każde miejsce z lokalizacją GPS mogło być częścią festiwalu, więc mógł być to park. Ludzie zaczęli dołączać z Tokio, z Londynu, wszędzie, gdzie możesz podać współrzędne GPS. Pokażę wam trochę więcej samej platformy. Kliknąć. Pokażę proste demo, co można zrobić przy użyciu tej platformy. Zawsze zaczynasz od tworzenia zasobów, bo to jest mniej więcej to, co potrzebujesz, żeby zacząć festiwal. To mogą być bardzo różne rzeczy. To mogą być przedmioty, to może być coś kompletnie wirtualnego. Gdzieś tutaj powinna być także panda. Tak, tutaj jest panda w agar-agarze. Potem można stworzyć miejsce. Dodajemy tutaj tytuł, opis, możemy wrzucić jakieś zdjęcia, podajemy pozycję na GPS-ie. Chcemy więcej nie używać do tego Google'a. Nie używamy do tego Google'a, to jest ta wersja. Możemy też zdefiniować to miejsce jako wirtualne. To jest interesujące. Wiele osób stworzyło wirtualne miejsca. To jest takie, może być wydarzenie, które dzieje się w twojej głowie.
Można zdefiniować sloty, kiedy jestem w domu, kiedy nie jestem w domu. No i wtedy tworzymy wydarzenia. Tytuł, opis, obraz, gdzie się znajduje, gdzie ma miejsce. Na przykład w tym parku zrobiliśmy koncert. Kiedy się dzieje? Możemy wybrać tutaj. Wybieramy zasoby, których potrzebujemy. Na przykład pandy. Twórczy człowiek i transkrypcję tekstu. Możemy też zobaczyć, które zasoby są w tej chwili zajęte. No i to jest wszystko, co potrzebujemy, żeby stworzyć festiwal, dlatego że wtedy te wydarzenia już pojawiają się w kalendarzu. I to robiliśmy przez 4 dni. Są też różne inne funkcjonalności. Mam tutaj strumień aktywności. Są tutaj wylosowane awatary z anime, strumień gifów. Cały festiwal był udokumentowany serią animowanych gifów. Można też wybrać losowe spotkanie. Jeżeli się nudzicie, możecie nacisnąć ten przycisk i połączy was z losowymi ludźmi w losowym miejscu i czasie. To jest Hoffnung 3000. Robiliśmy to w 2017, ale ciągle nad tym pracujemy. Możecie zorganizować własny festiwal, korzystając z tego. Kod źródłowy jest dostępny. Mamy też stronę z tutorialami, które wyjaśniają, w jaki sposób to ustawić i w jaki sposób użyć. W przyszłym roku są dwa festiwale, które korzystają z tej aplikacji. Jeden w Kolonii w maju, drugi to Fem Music. To nie jest festiwal, tylko raczej zgromadzenie feministycznych aktywistów i można napisać na ten e-mail. Te festiwale były wszystkie skupione na muzyce i ważne było, bo tam była decentralizacja i samoorganizacja. I uznaliśmy, że to nie będzie interesujące tylko dla muzycznych festiwali. Na przykład różne społeczności aktywistów różnie mogłyby być zainteresowane. Założyliśmy Liebe Chaos Verein w Berlinie. And Blood 3000 became the Vereins Magazin. And the Hof Verein is dedicated to these kind of meta questions. To stowarzyszenie służy, żeby odpowiedzieć na meta pytania, po co właściwie jest nam ten framework. Następny pomysł, nad jakim pracujemy, to p2panda. Pomysł jest taki, żeby poprowadzić różne kroki trochę dalej i zrobić, żeby sam festiwal stał się możliwy do zhakowania. Tak, żeby można go było hakować cały czas. Postanowiliśmy zrobić protokół do organizacji zasobów i miejsc. Zbudowaliśmy tą rzecz na Scuttlebutt. Fantastic peer-to-peer social network protocol. Scuttlebutt to jest protokół peer-to-peer do sieci społecznościowych. Jest tam bardzo wielu interesujących, wspaniałych ludzi. Możecie ich spotkać tutaj na kongresie w Komonie. Powiem pokrótce trochę na temat samej p2pandy. Interesuje nas protokół, który jeszcze nie istnieje, dopiero zaczynamy nad nim pracować. Jest peer-to-peer, czyli jest zdecentralizowane, nie ma centralnej infrastruktury serwerowej. Można wystartować p2panda na naszym laptopie i już mamy festiwal. Jest to bardzo bliskie nasze
idei braku moderacji, także każdy po prostu może zdecydować, co jest na tym festiwalu. Protokół jest otwarty. To daje wiele interesujących możliwości. Możemy się umówić, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób dane są wyświetlane. Więc może być bardzo wiele pomysłów na to, jak ten festiwal wygląda. Na przykład może być festiwal w 3D albo festiwal tylko dla botów. No i nie wiemy, co z tego wyjdzie. Chcemy dać ludziom możliwość, żeby się komunikowali. Następna rzecz jest taka. Jeżeli mamy zdecentralizowany festiwal, co to znaczy, jeżeli chodzi o wymiar czasowy? Możemy na przykład mieć festiwal, który trwa cały rok i nigdy się nie kończy. Może mieć jakieś nagłe, krótkie okresy czasu. Myślimy też nad funkcjonalnościami kryptograficznymi. Chcemy, żeby twoja rola w systemie była definiowana przez twoje akcje, a nie twoje uprawnienia, żeby nie miało znaczenia, czy jesteś organizatorem, czy tylko uczestnikiem. Okay. Thank you, Andreas. Dziękuję. The panda goes cyber. Panda staje się cyber. Tak jak Andreas powiedział, pokażę wam teraz. Ciągle mamy nowe pomysły, w jaki sposób zaprojektować i zaimplementować ten protokół. Dopiero zaczęliśmy. P2panda będzie zestawem narzędzi dla użytkowników, botów, programistów, żeby zorganizować taki festiwal. Tak jak Andreas też powiedział, będzie to naprawdę proste, tak żeby każdy mógł tego użyć, żeby było dostępne dla wszystkich i żeby nie trzeba było być programistą. Przede wszystkim, dlaczego peer-to-peer? No i co to znaczy peer-to-peer? Na pewno wiele osób tutaj wie, ale dla innych może warto wytłumaczyć. Peer-to-peer albo od osoby do osoby oznacza charakter relacji społecznych. Technicznie rzecz biorąc, chodzi o infrastrukturę, czyli każdy ma takie same uprawnienia, nie ma centralnego serwera. Jest też offline first, czyli przede wszystkim offline. Jest niezależny od dostawcy serwerów chmury. Peer-to-peer to też dynamika relacji i sposobu, w jaki ludzie ze sobą współpracują i tworzą wartość poprzez wykorzystanie wspólnych zasobów. Offline first oznacza, że możemy zacząć od tworzenia własnych treści bez połączenia z internetem. To było dla nas dużo zalet, które zdecydowały o tym, że to wykorzystaliśmy. What's a person, peer or user in this context? Kim jest w tym momencie użytkownik albo osoba? Używamy po prostu pary kluczy prywatnego i publicznego, które generuje peer-to-panda i określa to tożsamość użytkownika. Użytkownikiem może być ktokolwiek, może to być odwiedzający, administrator, może być nawet bot. Może być osoba albo kolektyw osób, nie ma to znaczenia. No i użytkownicy mogą współdzielić wydarzenia i zasoby. W jaki sposób użytkownik to robi? Używamy bezpiecznego stosu Scuttlebutt. Każdy użytkownik ma zestaw wiadomości, które nie mogą być modyfikowane po fakcie. Wiadomości mogą być połączone jedna z drugą i tworzą taki łańcuch, to znaczy budują jedne na drugich. And it's quite elegant to use an append-only log because
To jest dość eleganckie rozwiązanie, że mamy log, do którego można tylko dodawać nowe wiadomości, append only. To jest bardzo przydatne w kontekście peer-to-peer, dlatego że nie mamy żadnych konfliktów przy łączeniu tych strumieni. Widzimy, że każdy użytkownik ma swój własny log wiadomości. Teraz użytkownicy muszą się znaleźć i połączyć ze sobą. Jest odpowiedni mechanizm wynajdywania się i replikacji wiadomości w tej sieci. Żeby się połączyć ze sobą, użytkownik rozsyła do wszystkich wiadomość, która informuje ich o jego obecności. Wtedy mogą połączyć się ze sobą. I tutaj pojawia się ciekawy efekt tego, że treści mogą być tworzone bez połączenia do internetu. W zależności od tego, w jaki sposób łączysz się z internetem, mogą powstawać równe połączenia tych wiadomości. Niektórzy użytkownicy łączą się na przykład Bluetoothem z użytkownikami, którzy są w pobliżu, ale nie z innymi użytkownikami w sieci, jeżeli są offline. Tutaj widzimy, że różowy użytkownik nie ma żadnych wiadomości od żółtego. To znaczy, że tutaj nie dzieje się jedna rzecz, ale może się dziać wiele różnych rzeczy i wydarzeń równolegle. I to otwiera bardzo wiele różnych możliwości. The data types we use, and I already mentioned them, typy danych, jakie się pojawiają, to zasadniczo użytkownicy, zasoby i wydarzenia. W tej chwili używamy tych typów, ale rozważamy też rozszerzenie tego, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że może to być jakieś ograniczenie. Zasobem może być wszystko. Może być to miejsce, rzecz, sztuka. Eventy, wydarzenia są w zasadzie zbiorem zasobów. Różowy event pokazany na obrazku używa dwóch żółtych zasobów. p2panda pomaga użytkownikom mapować eventy na zasoby, które są z nimi powiązane. Zasoby mogą być potrzebne do więcej niż jednego wydarzenia dziejącego się w tym samym czasie i teraz myślimy nad tym, jak proces uwierzytelniania może w tym pomóc. Żeby to pokazać, weźmy przykład z interfejsu graficznego. p2panda może mieć pewien stan przejściowy replikacji, dzięki któremu możesz zrozumieć, w jaki sposób jesteś połączony z innymi. To pokazuje nam, w jaki sposób wydarzenia są rozpropagowane. Jeśli chcę więcej zasobów z mojego wydarzenia, do mojego wydarzenia, mogę o nie poprosić. Inni użytkownicy mogą je zaakceptować albo odrzucić. Na początku prawdopodobnie zaimplementujemy pierwszą wersję, w której użytkownicy od razu akceptują, podrzucają questy lub czyli kto pierwszy, ten lepszy, ale to są też inne systemy, na przykład możemy to robić losowo. Inne rzeczy, jakie można robić z p2panda, w tej chwili przedstawi Vincent. Dajcie.
W taki sposób wygląda implementacja. Jeśli jesteście osobami technicznymi, możecie zastanawiać się, jak to wygląda technicznie. Jeśli spojrzycie na te klocki, którymi dysponujemy, wydarzenia, zasoby, użytkownicy, możemy z nich budować naprawdę dużo różnych rzeczy. Chcę przedstawić kilka przykładów. Niektóre z nich będą dotyczyły wspomnień, które przedstawiliśmy na początku. Chcemy też zachęcić Was do tego, żebyście pomyśleli o tym, jakie może mogą być zastosowania i wyobrazili sobie coś poza znanymi Może pomyślicie, w jaki sposób mogą być to wykorzystane zamiast aplikacji takiej jak Farplan. Klientami mogą być też i nie tylko użytkownicy. Klienci mogą przekształcać dane lub prezentować je w alternatywny sposób. Na przykład tutaj na kongresie mamy szczęście i możemy patrzeć na nagrania i zapiski z poprzednich kongresów, ale nie jest to prawda dla wielu innych eventów. Czasami nie można kilka lat później przypomnieć sobie dokładnie, co się tam działo. Myślę, że to jest bardzo dobry argument za stosowaniem komunikacji peer-to-peer. Pomaga ci to zapisywać twoje własne dane. Możesz się zatrzymać i nikt nie może ci ich zabrać ani zmienić. Innym przykładem jest to, że klienci także mogą być uczestnikami festiwalu. Można użyć tego kreatywnie do tworzenia instalacji albo innych aplikacji. Ponieważ mamy zunifikowany model danych, który posiada te zasoby i wydarzenia, wszystkie różne aplikacje, na przykład takie jak C3NAV, mogą współpracować ze sobą i można wymieniać między innymi dane. I myślę, że to jest bardzo kluczowa idea dotycząca tego, co tutaj się dzieje. Jeśli pomyślicie, co jest różnicą pomiędzy kongresem a festiwalem lub innymi wydarzeniami, na których jest mała grupa organizatorów tworzących coś, czego reszta uczestników jest konsumentami, to wyobraź sobie, że takie festiwale stają się otwarte i pozwalają osobom, które tutaj są, wyjść z biernej roli konsumenta i stać się bardziej częścią tego wydarzenia. Teraz możesz przejść tutaj i zobaczyć, ile pięknych rzeczy ludzie tutaj przywieźli. I to, co tworzą w ten sposób, to poczucie wspólnoty. Możesz pójść do innej lokalizacji i zobaczyć, co inni ludzie stworzyli, ale możesz też sam coś przynieść i zaprezentować innym. Innym przykładem użytkowników czy klientów mogą być boty. Wspomnieliśmy już o tym, żeby zrobić losowe spotkanie. Jeśli mamy otwarty protokół, każdy może zrobić coś z tego typu. Boty również mogą dostarczać dane, które inne boty mogą używać, mogą przetwarzać dane historyczne albo remiksować różne dane. Teraz oprócz klientów, klienci mogą robić różne rzeczy, mogą prosić o zasoby, organizować wydarzenia. Wcześniej mówiliśmy o losowej autoryzacji. Mogą być różne rodzaje autoryzacji.
Może to pozwolić na zupełnie inne użycia. Jeżeli używamy oprogramowań jako grupa, możemy na przykład zrobić głosowanie większościowe, które przyznaje dostęp do zasobów. Możemy przyznawać je losowo. Może być dostęp za pomocą filmu, że najpierw trzeba obejrzeć filmik, żeby dostać dostęp do zasobów. Może być dostęp chroniony grą, że trzeba najpierw zagrać w grę. Jest bardzo dużo sposobów, na jakie możemy tutaj być twórczy, bez po prostu pytania o pozwolenie. Każdy może rozszerzyć ten system. Teraz popatrzmy na zasoby. Czym są zasoby? Zasoby może być cokolwiek, co przynosisz na miejsce festiwalu. Na przykład Andreas przedstawił wiele przykładów. Na przykład może to być miś, drukarka, może też być dostęp do drukarki albo umiejętność. Na przykład jeżeli jesteś mimem, mogę poprosić cię, żebyś pomógł mi w prezentacji i ilustrował to, o czym mówię. No, słyszałem też, że mimowie są bliskimi przyjaciółami pand. Bardzo interesujący pomysł. Zasoby mogą być pieniądze. Na przykład możemy mieć 500 jednostek zasobów i teraz mówimy, że mamy na przykład warsztat i teraz większość decyduje, czy używamy tych pieniędzy, żeby coś zrobić. Możemy promować nasze wydarzenie, dostać dostęp do strony głównej, a możemy też mieć wirtualny festiwal i zasobem są jakieś współrzędne w przestrzeni 3D. Takie rzeczy mogą się dziać na wydarzeniu, festiwalu, ale czym jest festiwal? Czy to będzie tylko zgromadzenie ludzi? To jest tak podstawowa rzecz, że znajduje się wszędzie, gdzie są ludzie. Ludzie się zbierają razem. I teraz możemy wykorzystać oprogramowanie, żeby wbierać się wspólnie na nowe sposoby. Możemy mieć na przykład skłotujące konferencje. Idziemy na konferencję i widzimy, że są inni ludzie, którzy się interesują tą samą rzeczą, ale nie mamy miejsca, żeby się zebrać. Używamy p2panda, żeby zorganizować skłotową konferencję. Może być konferencja, gdzie nie wiemy, o czym mówimy wcześniej. Może być permanentny, stale działający festiwal. Jeżeli mamy coś takiego jak hackerspace, wtedy możemy użyć p2panda, żeby przyznawać dostęp do zasobów, które tam się znajdują wszędzie, wszystkim. P2panda is about providing decentralized infrastructure. P2panda daje tutaj zdecentralizowaną infrastrukturę do organizacji wydarzeń. Tak jak widzieliście, staramy się, żeby to było tak elastyczne, jak się tylko da i pozwolić na wiele różnych rodzajów wydarzeń. Są też różne jakości, zasady, które chcemy tutaj umieścić w tym systemie. Na przykład sposób autoryzacji. Nie ma adminów, którzy mają specjalne przywileje. Każdy zaczyna jako zwykły użytkownik, jako klient tego systemu. Jest offline first, to oznacza, że nie jesteśmy przywiązani do infrastruktury. Nie wymagamy też umiejętności technicznych, żeby zacząć używać tego systemu. To jest otwarty protokół, więc można go rozszerzać. Scuttlebutt, bezpieczny Scuttlebutt już istnieje, więc istnieje inne oprogramowanie, które działa na tym samym protokole i jest w tym samym ekosystemie. Komputery są bardzo sztywne, precyzyjne, uporządkowane.
Ale w tym porządku zawsze jest jakaś iskra chaosu. Możemy użyć tej iskry, żeby zrobić ognisko, usiąść przy ognisku i opowiadać sobie nawzajem historię. Wy też możecie zostać p2pandami. Zaczęliśmy pisać specyfikacje na GitHubie. Jeżeli potrzebujesz osoby technicznej, możesz się z nami skontaktować, jest link do czatu. Jeżeli chcesz wykorzystać p2pandę, chętnie pomożemy ci ustawić. To work with us to make it happen in 2021. Chcemy, żebyście pomogli nam stworzyć festiwal w 2021. And we will have a call for collectives for all the people that want to contribute something as a group. Będziemy wzywali kolektywy, ludzi, którzy chcą pomóc nam jako grupy. Będziemy szukali botów i ludzi, którzy napiszą te boty. Jeżeli będziecie mogli napisać coś, zaprogramować, pobawić się z tym systemem, jesteście wszyscy zaproszeni. Co mamy tutaj? Myślę, że to są narodziny pandy. Dziękuję. Yeah, thank you very much. Get on stage. So, wow, this was cool. Thank you. Dziękuję wam bardzo. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy. So, if you have questions, please line up at the microphones here in the hall. And we have a question from the internet, please. Yes. First question would be. With the ephemeral system, what's your take on deleting data? Pierwsze pytanie. Czy w tym systemie dane są ulotne? Jak można je usunąć? Was it leaking or deleting? Deleting. Just again, please. Löschen. Deleting. So, first of all, if you download something now... Jeśli coś ściągniesz... I na twoim komputerze oczywiście jest trudno komuś innemu to usunąć i tak właśnie to działa. Byłoby to bardzo niepraktyczne, gdyby istniał jakiś sposób na cofnięcie publikacji wiadomości. Dziękuję za wykład. Mam bardzo praktyczne pytanie. No mamy zasoby, wszystko fajnie. Ale z mojego doświadczenia czasem te zasoby nie są używane w dobry sposób, taki, że szanujemy te zasoby. Nie mówiliście o tym, jak to zapewnić.
I think this is something like technology can't solve in a way. To jest coś, czego nie da się raczej rozwiązać technologią. Możemy mieć opis danego zasobu, możemy mieć jakiś mechanizm autoryzacji, który jakoś przygotuje osobę na użycie tego zasobu. Możesz na przykład szkolić się przez 10 godzin i wtedy dostać dostęp do książki. Co jest ważne, to interakcje pomiędzy osobami. Prędzej czy później spotkasz się z tą osobą i dostaniesz tą książkę. I to jest ważniejsze niż implementacja. Możemy dostać. Being a little bit overdoing it, so then you will do it the traditional way. Czyli you get yourself an w tradycyjny sposób można by zdobyć sobie adwokata, który walczy za ciebie. Yeah, probably. So, microphone two, please. Pewnie tak. I think one of the first things that I was thinking about was how this technology could help. Pierwszą rzeczą, o jakiej pomyślałem, było, jak ta technologia może pomóc w organizacji protestów, na przykład w Chile czy w Hongkongu, bo brzmi jak dokładnie to, czego potrzebujesz, zwłaszcza jeśli chodzi o decentralizację i możliwość tworzenia treści bez połączenia z internetem. Moje pytanie jest takie, jaka jest infrastruktura poza internetem, z jakiej można korzystać? Tak, mieliśmy też takie myśli od innych osób. Wydaje mi się, że tak jak w przypadku innego oprogramowania peer-to-peer, zdarza się, że osoby niestety trafią do więzienia. Oprogramowanie jest dostępne na GitHubie. Ale w tej chwili Scuttlebutt nie wymusza 100% szyfrowania. Istnieją do tego moduły. Jest wiele elementów, które mogą być interesujące także dla p2panda. Żeby lepiej je zabezpieczyć i sprawić, że będzie przydatniejsze dla tych osób albo dla grup, które chcą zachować prywatność. Tak, są sposoby, na jakie można by to osiągnąć, ale w tej chwili nie skupiamy się na tym. Ale na pewno nie skreślamy żadnej możliwości. Moje pytanie było nieco inne. Nie chodziło mi o tyle o prywatność i bezpieczeństwo, a o to, w jaki sposób te urządzenia komunikują się ze sobą, jeżeli nie są połączone z internetem. Rozumiem. Jeden sposobem jest używanie Bluetootha. Innym sposobem jest korzystanie z sieci lokalnej, która nie jest połączona z internetem. Okay. Or mesh networks, yeah. Mm-hmm. Czy to odpowiada na pytanie? Tak, dziękuję. Microphone one, then. Okay, so first of all, thank you so much for this talk. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za ten wykład. Słyszałem wcześniej o p2panda, ale teraz dopiero dokładnie to rozumiem. Pierwsza rzecz, jaką zauważyłem, jest to, że jest coś podobnego bardzo do poprzedniego pytania. Co definiuje festiwal? To może być na przykład demonstracja. To mogą być ludzie zorganizowani wokół muzyki albo tańca. A jeżeli chodzi o zasób, no to może być to na przykład na przykład chciałbym pomóc z kodem. Infrastruktura, którą tutaj budujecie, może być wykorzystywana do zorganizowania się wokół czegokolwiek. Cool, that's awesome.
To jest wspaniałe. Trochę jak blockchain. Thank you, Zelf. I'm just thinking about something because I think that was your question answered because that's something else. Czy to odpowiada na twoje pytanie, bo chciałbym coś jeszcze powiedzieć na ten temat. I was wondering if you guys have been thinking along those lines. Chciałem się spytać, czy wy myślicie podobnie i chętnie usłyszę więcej na temat tego, co o tym myślicie. Jedna rzecz, którą często ludzie mam mówią na temat tego projektu, jaki jest problem, który próbujecie rozwiązać? Na jakim problemie się skupiacie? To jest podejście częste w inżynierii oprogramowania. Wydaje mi się, że mniej więcej o to ci chodzi. Ale tutaj próbujemy bardziej się bawić, niż rozwiązywać określony problem. Odpowiedzieć, jakie są nowe sposoby, na które możemy się zorganizować, zebrać, jakie są nowe rzeczy, które możemy zrobić. Może jest bardziej interesujące, żeby znaleźć nowe rzeczy. Okay, thanks. Microphone 2, please. It was such a beautiful talk and I'm deeply sorry that I have a maybe a little bit depressing question. To była piękna prezentacja i bardzo przepraszam, że mam być może smutne pytanie. W jaki sposób można powstrzymać ludzi, którzy organizują straszne rzeczy lub chcą przeszkodzić w organizacji festiwalów, na przykład na grupy neonazistowskie? To jest bardzo popularne pytanie i bardzo dobrze znany problem wokół P2P. Niestety nie mamy odpowiedzi na to pytanie. Wiem, że mijam nazistów na ulicy, prawdopodobnie spotykam się z nimi także w internecie. Jest to bardzo prawdziwy problem i prawdopodobnie kiedyś może się wydarzyć także w przestrzeni organizowanej przez p2panda i nie wydaje mi się, żebyśmy mogli w jakiś sposób to jednoznacznie rozwiązać. Jednym ze sposobów może być blokowanie znanych nazistów, oznaczanie ich jako szkodliwych, złośliwych użytkowników, żeby powstrzymywać ich przed udostępnianiem logów wiadomości. Podobny sposób robi to Scuttlebutt. W tej chwili na pewno przynajmniej jedna osoba zajmuje się w ramach doktoratu badaniem rozwiązań tego problemu. Pytanie, gdzie możemy o tym poczytać? Można to o tym przeczytać na cplgh.org. Myślę, że to bardzo ciekawe badania. Prawdopodobnie długoterminowym rozwiązaniem jest organizować festiwale p2panda i zmieniać nasze społeczeństwo tak, żebyśmy nie mieli z tym problemu. Rozszerzając to pytanie o nazistów, zawsze mam takie prowokacyjne pytania dla ludzi pracujących w technologii. Jak możecie sobie wybrać aplikacje, które pomagają w komunikacji na żywo, a nie tylko wspierają komunikację cyfrową przez sieć? Żeby dokonać tutaj konstruktywnej krytyki, przychodząc ze świata sztuki, chociaż ten pomysł braku moderacji wydaje się bardzo kuszący. To nie wydaje się zbyt inkluzywne. Taka aplikacja będzie dostępna tylko dla ludzi, którzy potrafią jej użyć. Pewnie będzie dobrze działać w Berlinie. Yes, I think you are right that if you create a technological system, yes, you exclude people who might not like. Myślę, że masz rację, że
system techniczny może wykluczać ludzi, którzy nie są komfortowi z używaniem go. Sposób interakcja socjalna między ludźmi też może być wykluczająca. W tym przypadku to, co jest dla mnie interesujące, to, że to otwiera nowe możliwości, że są zasoby, o których teraz mogę nie wiedzieć, a są dostępne i jeżeli zostaną mi pokazane, to mogę teraz wykorzystać je do różnych pomysłów i myśleć poza szablonem. Mogę mieć bardzo różne rodzaje interakcji i tworzenia rzeczy, szczególnie jeżeli w grę wchodzi przestrzeń fizyczna i dużo rozmawiania z ludźmi. Good. We have one more question from the internet, Signal Angel, before we get cold. Jeszcze jedno pytanie z internetu. Myślę, że to pytanie jest trochę związane. W jaki sposób można radzić sobie z różnymi rzeczami dziejącymi się na platformie? Known problems. I mean, not in the Fediverse. That's another example. Like there's the same thing with Nazis having their own instances. Tak, myślę, że to jest podobne do poprzedniego. Znaczy, tak jak w przypadku nazistów, jest bardzo. Być może trzeba zachować ostrożność i zacząć najpierw podążać za tym, co publikuje dany użytkownik, zanim mu zaufamy i będziemy z nimi wymieniać dane. Jest to jakaś bariera, którą być może musimy pokonać. Okay, thanks. Microphone. So, thank you for your talk. Dziękuję bardzo za ten wykład. Myślę, że to świetny projekt. Czy myślałeś o zagrożeniach, jeżeli chodzi o grupy użytkowników? Powiedzmy, że na przykład pracuję dla policji i robię festiwal. To jest świetny projekt, ale jak rekomendowałbyś, jakie użycie rekomendowałbyś, gdzie nie powinien być używany? Nie mam jednej jasnej odpowiedzi, ale ten wykład powinien pokazać, że w technologii nie chodzi tylko o technologię, ale też o ludzi, którymi się otaczasz i z którymi komunikujesz. I dlatego na przykład pracujemy ze Scuttlebottem, a nie robimy aplikację blockchainową. W tym przemyśle jest wiele fajnych ludzi, ale też wiele ludzi, z którymi się nie zgadzamy. Działa tutaj zupełnie inna narracja. Scuttlebutt ma świetny taki nastrój i policja prawdopodobnie nie zacznie tam patrzeć. Chodzi o ludzi i społeczność. To jest związane trochę z naszą pracą nad poprzednimi projektami. I widzimy, że jest tam wiele ludzi z undergroundu. To nie jest wielki festiwal. Nie jak wielki festiwal popowy. To może być nawet ważniejsze niż w jakiejkolwiek części tego oprogramowania. Pytanie, z kim się identyfikujesz, jak się komunikujesz? To trochę inaczej, niż gdybyśmy po prostu stworzyli projekt software'owy, mówili, że to po prostu oprogramowanie i wtedy zapraszali artystów. Great. Can I just add one more thing? Sure. And I think also that in order to really control it, in order to really prevent this, we would have to kontrolować i zapobiegać. Musielibyśmy mieć mechanizmy kontroli, których tak naprawdę nie chcemy wbudowywać w ten system. To jest właśnie to, czego staramy się uniknąć, moderacja i kontrola. Hey, and thank you for this really interesting talk. I would like to shift the conversation back to the artistic perspective.
Wróćmy może do perspektywy artystycznej. To, co podobało mi się, to, że kultura platformy jakoś łączy się tutaj ze sztuką. Dokonajemy tutaj rozbioru tego pojęcia festiwalu i dzielimy na części. I ludzie starają się jakoś to ekstrapolować. Nie chciałbym tutaj krytykować, tylko ciekawi mnie, czy powiedzielibyście, że struktura waszej platformy w jakiś sposób dyktuje strukturę tych festiwali przez to, że tworzycie właśnie takie jednostki? Czy w ten sposób standaryzujecie całe pojęcie festiwalu? Very good question, thank you. Dobre pytanie, dziękuję. Myślimy nad tym dużo. Jak na razie naszą odpowiedzią było, że budujemy nową platformę dla każdego festiwalu. Każdy festiwal ma swoją własną platformę i setting. And it's just like, you know, maintained for 20 years and you could have also just... Platforma jest utrzymywana przez 20 lat i równie dobrze moglibyśmy zacząć coś nowego za każdym razem. Także to jest trochę nasza filozofia. Chcemy za każdym razem zrobić coś nowego od początku. Nie chcemy wpaść w pułapkę ustrukturyzowania wszystkiego zbyt dobrze. Nie chcemy mieć sytuacji, kiedy chcemy mieć tutaj trochę chaosu. Chcemy mieć element chaosu. Niektórzy ludzie nie lubią tego chaosu i rozumiemy to dobrze. Zależy od tego, jak się czujecie w danej chwili. Myślę, że to bardzo ważne pytanie. Musimy znowu popatrzeć na zewnątrz technologii, zobaczyć, w jaki sposób ogłaszamy festiwal, do jakich ludzi. No i już samo to definiuje jakąś formę tego festiwalu, a nie technologia. Na przykład nasz Chaos Verein. Mamy tutaj na scenie programistów, ale też muzyków. My mamy jakieś doświadczenie techniczne, ale reszta organizacji nie ma. Gdyby stanął tutaj na scenie ktoś inny niż my, to usłyszelibyście zupełnie inny wykład i uważamy, że to jest dobre. Mogą być ludzie, którzy przyjdą na festiwal i nigdy nie użyją naszej platformy. Może być tak, że ktoś po prostu zablokuje na 24 godziny piwnicę i zrobi swój własny festiwal noise'u. Ludzie mogą znaleźć swoją własną ścieżkę albo po prostu zignorować naszą platformę w pełni. Oprócz tego w naszym Chaos Verein, który trochę zbiera te wszystkie projekty, chcieliśmy to wziąć pod uwagę przez wyznaczenie specjalnego oficera chaosu i to byłaby osoba, która jest odpowiedzialna, żeby obserwować nasze procesy i dopilnować, żeby w momencie, kiedy staną się zbyt stabilne, żeby dodać trochę chaosu, zniszczyć coś. Okay. Thank you. Microphone one, please. Hi. Yeah, I have a very practical question. Mam bardzo praktyczne pytanie. Właśnie zaczęliśmy organizować Hacker Camp w Holandii w 2020 roku. I chciałem porozmawiać o programie muzycznym. Nie chcemy mieć oczywiście żadnych mainstreamowych zespołów, ale chcielibyśmy także poeksperymentować. Chcielibyśmy mieć różnorodność. W jaki sposób mogę użyć p2panda, żeby zorganizować to w taki sposób, żeby nie dać najwięcej uwagi, czasu, zasobów temu, kto jest najgłośniejszy i najbardziej zajmuje przestrzeń?
Spotify list and people vote or... Czy może jest jakiś system głosowania wśród użytkowników, jaki można by do tego wykorzystać? Myślę, że to jest całkiem trudne, jeśli jednocześnie chcecie oddać kontrolę i uzyskać konkretny efekt. Myślę, że to, co możecie zrobić, to stworzyć, popracować nad, jakoś nad oczekiwaniami. Ale poza tym myślę, że to może być coś w rodzaju tego, że na przykład może nie jest to muzyka, którą najbardziej lubisz, ale także będzie czymś ciekawym. Chcielibyśmy też może zorganizować w Amsterdamie jakieś wydarzenie muzyczne używając p2panda. Czy to możliwe? Tak, oczywiście, to jest open source'owe oprogramowanie, możecie je zmodyfikować. To jest bardzo ciekawe też, jak można by oznaczać oczekiwania, czy kształtować oczekiwania tego, kto tworzy wydarzenie i grupy, która miałaby w nim uczestniczyć, jaki wybór muzyki mógłby być interesujący. To bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Czy masz na myśli system głosowania? Do czego? Och, żeby użytkownicy mogli wybrać, co jest dla nich najbardziej interesujące na podstawie popularności. Teraz pytanie jest, jeżeli zespół organizuje swój występ i tworzy wydarzenie, potrzebuje uzyskać zasoby. I wtedy można użyć systemu autoryzacji, dostępu do zasobów, tak żeby użytkownicy mieli na to wpływ. I jeżeli na przykład większość użytkowników zgodzi się je udostępnić, wtedy to się wydarzy. Dziękujemy za uwagę. To było...